Dzisiaj, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień bardzo ważny dla nas wszystkich Polaków, gdyż to właśnie w dniu dzisiejszym możemy zamanifestować swoją radość z wolności. Wolność to niepodległość, a wolność nie była nam dana raz na zawsze. Trzeba było o nią walczyć i zabiegać. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, cieszmy się tą wolnością. Każdy z nas może świętować, ubierając się w barwy narodowe. Poszukajmy w swoich szafach strojów w kolorach białych i czerwonych. Możemy też oczywiście zrobić okolicznościowe kotyliony i w tych kotylionach, no niestety, ale w tym roku paradować tylko po swoich mieszkaniach. Ale cieszmy się wolnością, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polką i Polakiem, fajną dziewczynką i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś kochał ją i ty, i ty. Proponuję Wam zrobienie takiego ozdobnego kotyliona narodowego, zwanego również kokardą narodową. Do tego celu potrzebne nam będą następujące rzeczy. Białe kółeczko z papieru o średnicy 12 cm, czerwone kółeczko o średnicy 10 cm, białe kółeczko o średnicy 4 cm i dwa paseczki, biały i czerwony, jak i również takie przedmioty jak ołówek, nożyczki, klej i taśma dwustronna do utrzymania tego kotyliona na tkaninie bądź też na innym przedmiocie, bo można takie kotyliona sobie przykleić gdzieś tam w domku, do firanki, czy też może do jakiejś mebli, szafki. Tak więc zaczynamy. Bierzemy białe kółeczko i składamy na połowę. Tak samo postępujemy również z czerwonym kółeczkiem, również składamy na połowę w ten sposób. I znów białe kółeczko, które już nie jest może kółeczkiem, ale pół kółeczkiem, składamy również na połowę. I czerwone tak samo. Następnie białe, biała ta część, również składana na połowę. I uzyskujemy taki zbitek, tak samo z czerwonej części. No i w ten sposób. Następnie bierzemy ołówek do ręki i rysujemy półkola na tej części w ten sposób. I następnie wycinamy. Tak. Robimy to równo, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, symetrycznie. Dobrze, za chwileczkę rozłożymy. Niech to będzie na razie taką tajemnicą. Bierzemy drugi czerwony kawałek i również rysujemy w ten sposób, takie półkole i wycinamy. Jak wytniemy, to zaraz nam coś tutaj powstanie. O, i mamy już tutaj wycięte elementy i zabieramy się do rozkładania i okazuje się, że wyszedł nam tutaj piękny, równiutki kwiatek, biały, a następnie rozwijamy tę część czerwoną, no i również mamy kwiatuszek. Teraz bierzemy biały kwiatek, smarujemy klejem na środku, nie trzeba tego kleju dużo smarować, wystarczy troszeczkę i następnie wymierzamy, żeby skleić te dwa kwiatki z sobą, żeby było równo, więc do tego celu będą nam tutaj doskonałą pomocą te złożenia, te linie, które nam się utworzyły podczas składania i mamy tutaj dwa elementy złożone. Następnie bierzemy kółeczko, które już wcześniej wycięliśmy, o średnicy 4 cm, smarujemy klejem,
Wystarczy po środku, nie trzeba dużo tutaj kleju dawać i kleimy na samym środku naszej robótki i uzyskujemy coś takiego. Do wykonania całej tutaj ozdoby potrzebne nam są jeszcze dwie tasiemki, biała i czerwona. Na końcach tych tasiemek wycinamy coś takiego, żeby ładnie były te końcówki wyeksponowane. I mamy już gotowe tasiemki. Pamiętać, żeby skleić je z sobą w odpowiedniej kolejności i potem odpowiednio przykleić do kotyliona. Czyli najpierw biała, a potem czerwona. Bo wiemy, że nasze barwy narodowe to barwy białe i czerwone, a nie czerwone i białe. Tak żebyśmy tutaj się nie pomylili z kolejnością. Sklejamy do siebie, a następnie smarujemy klejem i przyczepiamy do kotyliona od spodu. O, i mamy przyklejone tasiemki białą i czerwoną. Wygląda to z drugiej strony w ten sposób. Kotylion prawie gotowy, ale jeszcze nie do końca, ponieważ musimy ten kotylion do czegoś przyczepić. Możemy do swojej własnej bluzki, możemy przyczepić do mebli za pomocą na przykład dwustronnej taśmy klejącej. Bierzemy kawałeczek tej taśmy. Wystarczy nam niewiele, może być taki kwadracik. A jeżeli ktoś nie ma taśmy klejącej dwustronnej, to może być to szpilka, którą szczepimy sobie do ubrania ten kotylion albo agrafka. Następnie, jak już mamy tą dwustronną taśmę, odklejamy tą warstwę ochronną i przyczepiamy. Teraz mam z dwóch stron. Także miłej zabawy i miłego świętowania.